Ktoś dzwoni do drzwi. Małgosia wybiega naga spod prysznica, patrzy przez wizjer, nikogo nie ma. Facet schylił się w tym czasie i patrzy przez dziurkę od klucza i mówi: cześć mały rozczochrańcu, jest mamusia? Jasiu szczęśliwie wrócił do domu i od razu poszedł do swojego ulubionego parku. Miał tam schowaną whisky. Gdy już wziął ją do ręki, w drzwiach kuchni pojawiła się Małgosia i mówi: jak wypijesz chociaż pół szklanki, to nic z seksu dzisiaj wieczorem. Jaś usiadł zamyślony i patrzy na butelkę. Małgosia pyta: o czym tak myślisz? A tak se myślę, czy lepsza 24-letnia whisky, czy 52-letnia dupa. Jaś wpadł na pomysł. Przez tydzień jadł same jabłka i zbierał wszystkie pestki. Poszedł po tygodniu na rynek i zaczął je sprzedawać. Pierwszym klientem okazał się jego kolega Staś. Jasiu, po ile sprzedajesz te pestki? I co one dają? Jedną sprzedaję za 10 zł. One sprawiają, że stajesz się mądrzejszy. To daj mi jedną. Stasiu zjadł pestkę i mówi: Chwila, jabłka są za 5 zł kilogram, to mógłbym kupić 2 kilogramy i miałbym mnóstwo pestek. Widzisz, Stasiu, to działa, jesteś mądrzejszy. Rzeczywiście, to daj jeszcze 5. Jasiu przyszedł ze szkoły i mama pyta się go: Jasiu, jak było w szkole? Dobrze, mamo. A jak było na lekcji religii? Katechetka opowiadała nam o Mojżeszu, jak wyprowadził lud wybrany z ziemi egipskiej. No to opowiedz mi. No to było tak. Mojżesz doszedł do Morza Czerwonego, wyciągnął komórkę, zadzwonił po ekipę budowlaną. Mojżesz z jego ludźmi przeszli po moście i doszli na drugi brzeg. Jasiu, to ci powiedziała katechetka? Mamo, jakbym ci powiedział, jak to opowiedziała pani, to w życiu byś mi nie uwierzyła. Poszła kobieta do dentysty. Dentysta zaczął borować jej zęba. Po 5 minutach pracy dzwoni telefon do kobiety. Stomatolog odbiera telefon i mówi: halo, kto tam? Jak to kto? Mąż dzwoni. Proszę pana, już kończymy. Żona tylko wypluje i oddzwoni. Jaś żali się Stasiowi. Wiesz co, Stasiu, myślałem, że mam najlepszą teściową na świecie. I mecz ze mną obejrzała. Wypiliśmy kratę piwa. Razem na ryby poszliśmy. O samochodach pół dnia przegadaliśmy. I co się zmieniło? No wiesz, w końcu wytrzeźwiałem po weselu. Patrzę na teściową, a to był teść.